Witajcie kochani, chciałam wam nakręcić śliczny filmik, jak nasze drzewka zaczęły puszczać pączki, oczywiście drzewka owocowe, jak pięknie odbił nas szczypiorek, cebula siedmiolatka, jaka różyczka ładnie się obudziła, ma zielone listeczki, no ale jak widać, mogę wam nagrać raczej film o tym, jak się na nartach albo na sankach można dzisiaj pobawić. Sypie u nas od godziny 23, cały czas ten śnieg sypie, ma być go coraz więcej, na jutro mamy zapowiadane śnieżyce, ja dzisiaj jedynie wywiozę byliny z foliaka, bo w foliaku jest 2 stopnie, na zewnątrz mamy minus 3 stopnie, więc pogoda bardzo ładnie się zmieniła. Ja wiem, że jest dzisiaj prima aprilis, ale po prostu troszkę ręce mi opadły, jak w nocy wstałam i zobaczyłam, co się dzieje. Tu jest nasza rabata z poziomkami i jak widać, nic nie widać. Wszystko jest totalnie przysypane, będę musiała iść z tunelu, zrzucić warstwę śniegu, żeby nam się ten tunel nie załamał, żeby folia się nie uszkodziła. No i cóż, chyba wyciągam sanki albo jabłuszko, pójdę sobie pojeździć. Mam dzisiaj wolny dzień, więc planowałam, że coś razem w ogrodzie porobimy, no ale jak widać, pogoda w górach i pogoda w kwietniu jest tak zmienna, że nie można się przygotować totalnie na nic. No śniegu mamy już gdzieś około 20 cm nasypane, zapowiadają mi jeszcze więcej, więc teraz jestem uziemiona, wezmę się chyba za pikowanie kwiatów, może wysieję tą bazylię, no bo de facto w ogrodzie nie zrobię nic. Jeśli ktoś by z was chciał lepić bałwana, u mnie idealne warunki, śnieg jest ciężki, klei się, także możemy turlać kule, robić bałwana, możemy zbudować iglo, ale na pewno nic w ogrodzie nie zrobimy. Także na razie pozdrawiam was serdecznie, jak będę coś robiła w domu, postaram się wam nakręcić filmik, bo troszkę kwiatów jest do pikowania. Między innymi trawa pampasowa i różowa i biała przepięknie wzeszła. No i cóż, na razie żegnam się z wami. Życzę pięknego prima aprilisu. Nas dzisiaj pogoda naprawdę zaskoczyła. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, całusy, pa pa.